Możecie aplikować go palcami, gąbeczką lub pędzlem. Nawet jeżeli wybierzecie już metodę, pozostaje jeszcze dobór koloru, dobór odcienia i dobór do typu skóry. Jeżeli macie problem z odpowiednim doborem podkładu, ten odcinek jest dla Was. Nawet najlepszy makijaż zostanie zrujnowany przy źle dobranym podkładzie. Zapewne znacie przypadki, kiedy twarz wyraźnie odznaczała się od szyi lub wyglądała na bardziej wybieloną w stosunku do reszty ciała. Podkład na twarzy powinien być niewidoczny i zapewniać jak najbardziej naturalny efekt. Jaka jest recepta na sukces? Dowiecie się w tym odcinku. Po pierwsze, dobór podkładu do typu skóry. To jest kluczowe. Ale zanim do tego przejdziemy, chwila o pielęgnacji. Odsyłam Was do odcinka, dlaczego mój podkład się nie trzyma. Mówię w nim o tym, jak dobrać pielęgnację do typu skóry oraz co wpływa na trwałość podkładu. Podstawy już znacie, więc wracamy do dzisiejszego tematu. Podkłady. Jeżeli masz skórę suchą, dojrzałą lub jesteś miłośniczką make-up no make-up, zdecyduj się na produkty o lekkim kryciu, czyli podkłady rozświetlające, nawilżające, ewentualnie kremy BB lub CC. Moi ulubieńcy to Enough Collagen, AA My Beauty Power, truskawka z Mielendy, Bourjois Healthy Mix, It Cosmetics SPF 50, Kobo Professional CC Cream, Estée Lauder Futurist, Rimmel Lasting Radiance, L'Oreal Paris True Match, Lancome Taint Miracle, przepiękny efekt glow, kocham ten podkład, oraz Clarissa Feel So Real. Skóry z tendencją do błyszczenia się powinny zdecydować się na produkty o przedłużonym działaniu, jak Double Wear Estée Lauder, Dior Forever Undercover, Eveline Cosmetic Liquid Control, Revlon Color Stay, Yves Saint Laurent All Hour, Eveline Wonder Match, Max Factor Lasting Performance, It Cosmetics Your Skin But Better, Creme CC z filtrem 50 od It Cosmetics, ta wersja Oil Control Matte, a także Armani Power Fabric. Przy tym typie skóry przypudrowanie, czyli utrwalenie makijażu jest kluczowe. Więcej o tym etapie mówię w odcinkach, w których wykonuję makijaż krok po kroku. Zachęcam Was do obejrzenia ich. 2. Odpowiedni kolor. Tutaj kluczowy jest typ kolorystyczny skóry. Skąd wiedzieć, czy mamy ciepły, czy chłodny? Spójrz na swój nadgarstek, a w szczególności na żyłki widoczne spod skóry i zastanów się, jakiego są koloru. Jeśli zielonego, to jesteś ciepłym typem. Jeśli zaś niebieskawego lub fioletowego, to oznacza, że twoja skóra ma chłodny odcień. Drugi sposób. Dla podwójnej weryfikacji przyjrzyj się dokładnie kolorowi swoich oczu. Jeżeli są intensywnie niebieskie, szare lub ciemnobrązowe, bez ciepłych odcieni, najprawdopodobniej jesteś typem chłodnym. Jeżeli pojawią się złote błyski, oczy są błękitne, piwne, zielone, jest duże prawdopodobieństwo, że jesteś typem ciepłym. Jeżeli znamy już nasz typ kolorystyczny, czas na dobór odcienia. Jak to zrobić? Aplikujemy odrobinę podkładu na policzek, na granicy twarzy i szyi. Równamy właśnie do koloru reszty ciała. Jeżeli podkład wtapia się kolorem i znika, oznacza to, że jego odcień jest idealnie dobrany. Często mamy twarz w innym kolorze niż reszta ciała, przez to, że albo, mam nadzieję, nie opalacie jej. Często też mamy naczynka, przez co twarz wydaje się ciemniejsza lub jeżeli mamy tendencję do przebarwień, to też ten kolor jest ciemniejszy, więc chcemy tą dysproporcję kolorystyczną zniwelować, a nie jeszcze podkreślić. 3. Aplikacja. Pytacie, ile produktu potrzeba? A ja odpowiadam, to zależy. Tutaj mniej znaczy więcej. Trzeba działać ostrożnie i aplikować produkt cienkimi warstwami stopniowo. Uważajcie z ilością produktu, ponieważ gdy jest go zbyt dużo, zaczyna przypominać maskę, a tego nie chcemy. Na początek jedna pompka powinna wystarczyć. Nałóżcie cienką warstwę na twarz, a jeżeli nie daje to pożądanego przez Was skrycia, możecie dołożyć w miejscach niedoskonałości lub tam, gdzie skóra tego wymaga. Kierujemy się od środka twarzy na zewnątrz, zaczynając od miejsc, gdzie docelowo chcemy uzyskać najmocniejsze krycie, czyli najczęściej jest to centralna część twarzy. Jeżeli też macie myszek na twarzy, pamiętajcie o tym, aby nakładać produkty z włosem, a nie pod włos.
czym nakładać? Najpopularniejsze sposoby to dłonie, pędzel, gąbeczka. Ja preferuję metodę łączoną, czyli pędzel plus gąbeczka, jednak wybór narzędzia uzależniony jest od tego, w jakim stanie jest nasza skóra oraz od efektu, jaki chcemy uzyskać. Aplikacja palcami. Większość kobiet wybiera właśnie tą metodę, czasami dlatego, że nie wiedzą, jakie narzędzie wybrać, a czasami dlatego, że nie ukrywajmy, ta metoda jest po prostu najszybsza i pozwala zaoszczędzić tak cenny, szczególnie rano, czas. Ta metoda ma swoje plusy, ma wiele zwolenniczek, nie chcę Wam się narażać, więc nie podam minusów, powiem tylko, że ja preferuję inne metody. Albo powiem, nakładacie podkład na dłonie, zaczynacie rozsmarowywać tam, gdzie podkład najbardziej jest potrzebny, czyli na środku twarzy jest go najmniej, a najwięcej jest na bokach twarzy i we włosach. Często wyciskamy też zbyt dużo produktu, marnuje się, zostaje na dłoniach lub trochę Wam go szkoda i nakładacie go na twarz, przez co daje to efekt maski. Też przez to przeszłam. Ta metoda dobrze się sprawdza przy produktach typu BB i CC. Przy podkładach zastygających istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostawicie nieestetyczne smugi na twarzy. Przy podkładach typu Double Wear czy Revlon Color Stay jest właśnie taka możliwość, że ten podkład tak szybko zastyga, rozgryjecie go w dłoniach, zaczynacie nakładać i później właśnie te smugi zostają. Pędzel. I tutaj wymienię Wam te, które są najpopularniejsze. Flat top, czyli płaski, ścięty pędzel należący do najczęściej używanych podczas nakładania podkładu. Porównując go z innymi pędzlami w tej kategorii, zapewnia bardzo dobre krycie, rzadko pozostają po nim smugi, jest narzędziem stosunkowo łatwym w obsłudze, świetnym dla skór o bardziej wymagającej strukturze. Koci języczek. Płaski, zaokrąglony na końcu pędzel o delikatnym włosiu. Jeżeli zdecydujemy się na przetestowanie jego możliwości, koniecznie musimy zwrócić uwagę na to, by nie przesadzić z ilością produktu i wykonywać pewne silne ruchy, gdyż w przeciwieństwie do pozostałych pędzli może powodować smugi. Używam go do rozprowadzania cienkiej warstwy podkładu na skórze, a następnie wtłaczam go gąbeczką. Taka aplikacja zapewnia bardzo długotrwały efekt. Duo Fiber. Pędzel do nakładania podkładów o płynnej konsystencji w celu uzyskania lekkiego i naturalnego wykończenia bez smug. Pędzel świetnie sprawdzi się również do nakładania kremowego różu na szczyt kości policzkowych oraz do makijażu dekoltu i ramion. Jest to połączenie syntetycznego i naturalnego włosia. Jest pędzlem dającym najlżejszy i najbardziej naturalny efekt ze wszystkich dzisiaj wymienionych. I mój ulubiony pędzel, czyli Sephora 47 z serii Pro, idealny do nakładania podkładów płynie w kremie lub sztywcie, także do konturowania, umożliwia precyzyjne nakładanie podkładu i uzyskanie umiarkowanego lub lekkiego krycia, w zależności od pożądanego przez Was efektu. Aplikacja jest łatwa, jak przy użyciu palców, świetny do nawilżających płynnych podkładów. Gąbeczka. Gąbeczka daje silne krycie przy dość naturalnym efekcie. Przy tej metodzie odpowiednio wtłoczony w skórę podkład będzie utrzymywał się o wiele dłużej. Nie nalewajmy kosmetyku bezpośrednio na gąbkę, zawsze na dłoń lub na tackę. Nie wcieramy go, nie wykonujemy kolistych ruchów, nie pocieramy. Miejsce przy miejscu delikatnie stemplujemy skórę. Pamiętajcie o tym, aby zmoczyć gąbeczkę lekką wodą i dobrze odcisnąć jej nadmiar przed użyciem. Pamiętajcie, że sam podkład, nawet idealnie dobrany, to nadal za mało. Piękna cera to piękny makijaż. Odpowiednia pielęgnacja, sen i nawodnienie organizmu są kluczowe. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, dajcie proszę kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, dzięki czemu ten materiał trafi do większej ilości osób, a ja będę mogła tworzyć dla Was jeszcze więcej treści. Już teraz bardzo Wam dziękuję za tak udzielone wsparcie, jest mi bardzo miło. Jeżeli macie pytania, zadawajcie je proszę w komentarzach. Dbajcie o siebie.